Drodzy bracia, drogie siostry, mamy dzisiaj ciąg dalszy, trzecią część wykładu pod tytułem Dzień z Bogiem. Tak więc rozważania na temat naszej codziennej takiej relacji z Bogiem. Trochę jest ten temat trudny, ale może pomaga mi nawet taki obrazek, który zobaczyłem niedawno. Jest tam werset słowa apostoła Pawła: Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. I jest tam jeden obrazek, to tak na tle gwiazdozbiorów, takie wspaniała podobizna lwa, i tam jest podpis Chrystus. Później jest drugi obrazek, to tak jakby z filmu animowanego, jak z Króla Lwa, taki nadal taki wspaniały lew, i tam podpis był Paweł. No i trzeci to taki lew niewydarzony, miał pięć nóg, głowa taka niezbyt udana, no i podpis ja. I to pomaga mi trochę to przedstawiać, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że najważniejsza jest wspinaczka, a jeśli chodzi o tą wysokość, to bardzo różnie jesteśmy w stanie wysoko się wspiąć. Ostatnio też byłem w Wziance na spotkaniu i tam jakby taki bardziej pocieszający temat miałem okazję powiedzieć. Ten temat był taki, żeby przyjść do Chrystusa. Przyjdźcie wszyscy spracowani i obciążeni. Także jeżeli nawet się czasami czujemy w tych zmaganiach tacy właśnie obciążeni, to Pan zapewnia, że pomoże nam nieść te wszystkie ciężary. I w tym temacie do tej pory omówiliśmy takie zagadnienia jak sen, pierwsze myśli, modlitwa, społeczność rodzinna, ostateczny cel, gorliwość w powołaniu, pokusy i przyczyny zepsucia oraz rozważania. To były takie osiem tematów, a dzisiaj mamy przed nami trzy kolejne tematy. Pierwszy jest odkupowanie czasu, drugi jedzenie i picie i trzeci jedyny motyw. I tak jak mamy zwyczaj czytać z codziennej niebiańskiej manny werset z Pisma Świętego, komentarze i zawsze tam są pytania takie do osobistej analizy. I można się zapytać, po co takie pytania tam w ogóle umieszczać? No one są tam po to, że bez osobistej analizy samego siebie trudno do czegośkolwiek dojść, do jakiejkolwiek zmiany. Bo możemy mieć różne przypadłości, różne trudności. Jeden brat dawał przykład brata, który nieostrożnie samochodem jeździł. No i tak w swoich różnych opatrznościach Bóg pozwolił mu zobaczyć wypadek śmiertelny. Nie był uczestnikiem tego wypadku, ale widział to. Kilka dni później jechał autobusem. Autobus musiał się zatrzymać, bo był właśnie kondukt pogrzebowy tego, który jechał tam w tym wypadku. I tak gdyby do tego podejść bez żadnej analizy, bez żadnych rozmyślań, no to właściwie no, nie dotyczy to mnie, więc idę dalej swoją drogą. Ale jeżeli się pojawia taka analiza, no jak ja jeżdżę tym samochodem, czy ja też nie powoduję takich niebezpieczeństw, no to można coś zmienić. Analiza po prostu samego siebie pozwala swoje drogi korygować. Boskie oczekiwania wobec nas nie są jakieś wielkie. One wszystkie skupiają się wokół miłości. Zasady, które nasz Pan przedstawia jako najważniejsze, no to jest miłuj Twojego Boga, będziesz miłował Twojego Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i całym swoim umysłem i z całej siły swojej. Drugie brzmi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli takie dwa podstawowe przykazania. Do tego jeszcze nasz Pan dołącza to przykazanie miłości braterskiej, jakby zużywania się dla naszych braci i sióstr w wierze. Gotowość, żeby im służyć, żeby wzajemnie siebie wspierać. Kto by chciał właśnie o tych podstawowych zasadach więcej porozmyślać, to w Ewangelii Marka, 12 rozdział, wersety 28 do 31 jest to opisane. Marka 20, 12, 28 do 31 i Ewangelia Jana, 13 rozdział, wersety 34 do 35. To tam te właśnie zasady są wymienione.
One są proste, ale one działają we wszystkich elementach naszego życia. I dzisiaj nasz główny, pierwszy temat to jest odkupowanie czasu. List do Efezjan, rozdział 5, wersety 15 i 16. Efezjan 5, 15 i 16. Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wykupując czas, ponieważ dni są złe. I tutaj jakby pytanie, od kogo ten czas mamy wykupować, skoro jest taka zasada, żeby wykupować, no można powiedzieć, że od tej prozy życia, tak? Od tej codzienności, która stara się, nie tyle się stara, bo po prostu nas otacza i skupia naszą uwagę na sprawach przyziemnych. Świat taki XXI wieku, on chce całej naszej siły, całego naszego czasu, uwagi, i on po prostu nie chce nas dopuścić do takiej normalnej relacji z Bogiem, do tego, żebyśmy mogli korzystać ze Słowa Bożego. I pierwsza taka już pociecha w tych słowach: wykupujcie, czyli zawsze coś, jednak jakiś wpływ mamy, każdy z nas. Nieraz może nie mamy siły czy czasu czytać, możemy coś posłuchać, tak? Audiobooka z Pismem Świętym, z dobrych wykładów z Pisma Świętego. I tutaj ta granica taka w tym wykupowaniu czasu jest taka płynna. Bo zawsze na pierwszym miejscu powinny być jednak potrzeby naszych bliskich, naszych rodzin. Pewien mówca dawał przykład ze swojego wyjazdu do jednego zboru, gdzie po prostu po jego usłudze pewna siostra podeszła i mówi: czy mógłbyś coś tutaj zrobić, pomóc, wpłynąć na mojego męża? No i on się tak pyta: a co tak nie tak jest z tym mężem? No siostra mówi: on się w ogóle nie angażuje w żadne sprawy takie domowe. Wszystko jest na mojej głowie, on tylko siedzi i czyta. Jak pada deszcz, tu przecieka dach, na mnie kapie, ja mówię do tego męża, widzisz, jaki dziurawy dach, kapie mi na głowę. A mąż mówi: jak przestanie padać, to przestanie ci kapać. No i nadal robi swoje. I tak ten przykład oczywiście już dużo mówi negatywnie, że nie tak ma to wyglądać, to wykupowanie czasu. Podobny błąd w myśleniu jest taki, że ja wiem, że mogę komuś pomóc fizycznie, jakoś materialnie, jakoś duchowo. Jest jakaś nagła potrzeba, ktoś się do mnie zwraca, a ja na przykład mówię: będę się za ciebie modlił, żeby Pan cię nie opuścił w twojej potrzebie. Albo no właśnie, będę się modlił, żeby Pan ci dopomógł. No taka modlitwa jest nieraz pusta, no bo może właśnie to ja mogłem być tym pańskim aniołem, który był po to w tym miejscu, żeby pomóc. A ja mogę powiedzieć: niech cię Bóg błogosławi i iść swoją drogą. No więc na zebraniu świadectw w Wiance jedna siostra właśnie tak ciekawie się pomodliła. Modliła się, żeby Bóg pozwolił nam być aniołami dla drugich. I wyjaśniła później, co przez to rozumiała, żeby widzieć ich potrzeby, żeby widzieć ich te smutki, zanosić do nich modlitwy, to co mówiliśmy, że zanieść tę modlitwę, ale też samemu dodawać sił, pocieszać. I to się zgadza ze słowami takiego pisarza Thomasa Fullera. On napisał: nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten, kto pomaga. Czyli jest tutaj pewna różnica. Na pewno z naszego współczucia ma wychodzić ta pomoc. Ona nie ma być tylko taką mechaniczną, że no jest potrzeba, to zrobię, ale jeżeli serce moje pragnie dla dobra drugiego, to też będzie chciało coś uczynić. Czyli jakby no nie w pracy mamy szukać tego czasu na kontakt z Bogiem i nie mamy szukać tego czasu jakby nie skupiając się na naszych bliskich, na rodzinie. To nie są dobre drogi, żeby szukać czasu na badanie Biblii na przykład. To nie tak. I autor tego artykułu, do którego się odnosimy w tej serii wykładów, właśnie ten Dzień z Bogiem, on napisał tak: nie pozwól, aby bezwartościowe rozrywki, próżne rozmowy, niepożyteczne towarzystwo
albo drzemka okradały cię z drogocennego czasu. No i znowu jest to takie trudne, bo każdy musi osobiście dla siebie rozważyć, co dla niego jest dobre. Na przykład rozmowy właśnie, sport, humor, rozrywka, odpoczynek może być w danym momencie dobre dla mnie. To nie jest tak, że ja mam całkowicie się od wszystkiego odciąć, ale apostoł Paweł w tym liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersecie 15, tym cytowanym, on mówi: patrzcie więc uważnie. Czyli patrzeć uważnie, no to każdy sam musi oceniać swoje własne życie, swoje własne zachowanie na podstawie Pisma Świętego i tak sobie planować swoją własną codzienność, żeby na koniec dnia jakby móc powiedzieć, no nie straciłem tego czasu. Nie straciłem tego dnia, to jakby znaczy takie szukanie mądrości na dany dzień z góry. I każdy inaczej tą mądrość będzie na dany dzień rozumiał, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inną sytuację też życiową, w której się znajduje obecnie. Wykupić czas. W grece ex agorazo, czyli jakby tak jak na agorze, na targowisku jakimś kupić coś. No to znaczy, że coś, z czegoś trzeba zrezygnować. Na targowisku to są pieniądze. No tutaj to są inne rzeczy, którymi można się zajmować. Zawsze musimy wybierać. Niestety, albo stety, takie jest życie, że wybieramy, czym się będziemy zajmować. I to jest to wykupowanie tego czasu. Inne rzeczy też są cenne, ale szukamy tych najcenniejszych dla mnie na dany dzień. List do Kolosan, rozdział 4, werset 5. List do Kolosan, rozdział 4, werset 5. Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. A też inne przykłady, odkupując każdy moment. Czyli tak, każdy moment, który możemy, to odkupować. Ale dlaczego, w jakim kierunku mamy odkupować, co z tym czasem robić, to tom paruzyjny 5, wykładę Pisma Świętego, tom 5, strona 431, daje takie rady. Lud Boży zdaje sobie sprawę z tego, że żyje w pośrodku zła, które ma zwyczaj kierowania jego energii, wpływu i czasu ku rzeczom grzesznym czy głupim, lub przynajmniej niepożytecznym, zamiast ku ważniejszym sprawom, które są bliższe sercom dzieci Bożych. Mamy więc odkupić czas i zabezpieczyć go przed złem, przed niekorzystnymi wpływami, na ile tylko możemy poświęcić go wyższym sprawom, naszemu własnemu duchowemu posilaniu się, wzmacnianiu i pomaganiu innym w duchowych rzeczach. Takie odkupywanie będzie od nas wymagało pewnego samozaparcia, rezygnacji z zaspokojenia naszych naturalnych pragnień i skłonności, a także z naszego dobrego imienia i społeczności z innymi, którzy mogą uważać za rzecz obcą fakt, że nie bierzemy z nimi udziału w pogoni za zbytecznymi rzeczami, jak czyniliśmy to dawniej. I tu zacytowany jest taki fragment z pierwszego listu Piotra, z rozdziału 4, werset 4, więc też go przeczytamy. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 4. Tutaj mówi właśnie o takim otoczeniu człowieka, który chce ten czas odkupować. I mówi to tak: dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty. Tutaj niektóre przykłady nie mówią tego tak dosadnie. Na przykład Biblia Wujka mówi: w zbytecznym zamieszaniu. W zbytecznym zamieszaniu i źle o was mówią. Czyli, że kto nie bierze udziału jakby w tej gonitwie, za tym, w tym pędzie takim tego życia, jest dziwnie postrzegany. Ale to jest też cena, jedna z cen, które trzeba zapłacić, no żeby żyć spokojniej, żeby żyć też w pokoju Bożym, żyć blisko Pana. Jeszcze dwa fragmenty przeczytamy. Z teraźniejszej prawdy numer 245, strona 53. I tutaj mamy dwa przykłady. Oto dlatego Jezus powiedział: szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego.
Oto dlaczego apostoł pisał: wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Więc mamy te dwa przykłady, tak jak z tym rysunkiem na początku mówiliśmy, że chcemy też to naśladować, ale tak jak Jezus jest na samym szczycie, jest apostoł Paweł, no i jesteśmy gdzieś my, ale chcemy to naśladować. Więc jakie mamy tu rady w tym artykule? Wszystkie rzeczy, które świat uważa za bardzo wspaniałe i pożądane, powinny być uważane przez nas za stratę i śmieci, abyśmy tylko mogli zdobyć uznanie Chrystusowe. Czy nasze sprawy domowe lub zawodowe napełniają nasz umysł? Czy troszczymy się o nasz bilans, czyli jakby o nasze te finanse? Jeżeli tak, to wiedzmy, że te i inne sprawy ziemskie są tylko drugorzędne. I tu ważna myśl jest, że wykonajmy nasz obowiązek wobec tych spraw, ale nie pozwólmy, aby to one wypełniały nasz umysł i serce. I zróbmy wszystko, co trzeba, ale nie pozwólmy, żeby to było jedynym naszym tutaj życiowym celem, żeby ten bilans był na dobrym poziomie. Teraźniejsza prawda, numer 182, strona 8. Tutaj jest już taka jakby informacja, do czego lud Boży może zmierzać w tym, na co ten czas warto przeznaczać. Jako słudzy Boży powinniśmy wykonywać trzy czynności. Pierwsze, badać Jego Słowo, co jest niezbędne, jeżeli chcemy być odpowiednio wyuczeni odnośnie woli Bożej w stosunku do nas i jeśli chcemy służyć Jemu rozumnie. To obejmuje też badanie paruzyjnej i epifanicznej literatury prawdy. Drugi punkt, wprowadzać w czyn Jego Słowo, co obejmuje czuwanie i modlitwę, a także działanie. I trzecie, krzewić Jego Słowo. I tu też krzewić to nie znaczy też tylko głosić, stawać na jakichś rynkach, ulic i głosić, ale właśnie pokazywać swoim przykładem taki biblijny sposób życia. I to jest często najlepszym głoszeniem, jakie ktoś może przedstawić. Więc jest taka historia o tym, jak stary, chory ojciec rozmawia ze swoim młodym synem i mówi mu o tym, że każdy człowiek dostaje takie trzy rzeczy od Boga. Pierwsza z nich to jest dar czasu. Więc zawsze się budzimy rano i mamy jakiś określony czas. Tymczasem możemy szafować, możemy zarządzać. Nie zawsze na wszystko mamy wpływ, ale mamy dosyć duży wpływ na ten wolny czas, który nam zostaje. Drugi dar, który otrzymujemy, to jest nasza energia osobista, to jest nasza żywotność. I to nam pozwala w działania przekuwać ten zapał do życia, wykorzystywać ten czas. I trzecia rzecz, która jest dostępna dla nas, to jest wybór, dar wyboru. Czyli z punktu widzenia naszej drogi z Panem, byśmy mogli powiedzieć wolna wola, albo po prostu zdolność do decydowania o różnych rzeczach. No i możemy jakby robić wszystko, tak, co byśmy sobie zażyczyli. Wiemy, znamy swoje różne ograniczenia, ale mamy czas, mamy energię i wolność wyboru. No i ten ojciec powiedział do syna, że pamiętaj, że to się wkrótce skończy. Bo ja jestem w takiej sytuacji, kiedy już tego nie mam. Nie mam czasu, bo niedługo umrę. Nie mam energii, bo jestem bardzo chory, już cała uszła ze mnie. Nie mam siły w ogóle nawet wstać, nie mam siły czytać. Nie mam oczu, żeby coś widzieć. Nie mam też wyboru, mówi, bo robię wszystko to, co każą mi lekarze. No i to jest taka lekcja, która jest dość ważna. I to nie tylko, kiedy jesteśmy tacy tak młodzi, jak niektórzy tutaj na sali, tylko też dopóki w ogóle mam trochę tej energii, trochę tego czasu, to powinienem go wybierać na takie pożyteczne rzeczy, które mojego zbawienia dotyczą, do tego bycia w sprawach pańskich, ale znowu, nie tylko przez zamknięcie się nad księgami, tylko tak jak mówiliśmy na początku, zrobienie pewnych dobrych też rzeczy, rozmyślanie o tym, jak mogę używać siebie samego, wszystkiego, co mam w służbie,
i jak mogę zbliżać się do Pana, żeby też nie powiedzieć kiedyś, że ojej, ile tych dni zmarnowałem. Choć na pewno każdy z nas w pewnym stopniu tak powie, że wiele dni zmarnował. I wtedy zawsze mamy Zbawiciela, który jest z nami, który widzi też, ile słabości było w tym wszystkim. Ale to, czego nie możemy zaprzestać, to starań, żeby iść naprzód. I w takich staraniach o odkupowanie czasu pomaga nam jeszcze jeden cytat. Dzisiaj dużo cytatów mamy. Teraźniejsza prawda numer 414, strony 6 i 7. Teraźniejsza prawda numer 414. Sposoby odkupowania naszego czasu. I konkretne wskazówki tutaj, do których się odniesiemy. Więc zaczyna się od takiej dłuższej myśli. Możemy oszczędzać nasz czas przez podwajanie czynności. Na przykład słuchając włączonej kasety magnetofonowej, kiedy prowadzimy samochód, kiedy wykonujemy różne prace domowe. Możemy coś sobie słuchać w tym czasie, więc są już dwie rzeczy, które robimy naraz. Możemy w czasie jedzenia, w czasie, kiedy spożywamy posiłek, nie tylko, że możemy się pomodlić, ale możemy rozmyślać sobie dalej o tej Bożej dobroci, coś, co nie wymaga dodatkowego czasu, bo i tak coś innego robimy w tym czasie. Dalsze wskazówki, no to już są takie konkretne. Zaniechaj dalszej pracy nad jakimś zadaniem, jeśli nie następuje ulepszenie wyników. Można powiedzieć, że nawet no, taki przykład sprzątania, tak? Ktoś sprząta i chciałby, żeby lśniło, no ale już w którymś momencie to już niewiele się zmienia dalej. Jest jakoś to zrobione i należy uznać, że nie ma potrzeby marnować wiele jeszcze czasu, jeżeli już jest ten efekt, który mniej więcej mieliśmy na myśli, tak? Kolejna myśl, narzuć sobie nieprzekraczalny termin zakończenia zadania. Unikaj bezproduktywnych stadiów końcowych. I tu, no ja tak mogę podać, no nawet z takim wykładem. Jeszcze by się zebrało jakiś materiał, ale nie zawsze to jest słuszne, żeby wszystko nazbierać, bo nie ma czasu potem może tego przetworzyć już w jakąś formę taką. Więc musimy się zastanawiać, czy wyznaczać sobie też terminy na zrobienie czegoś. Tu następna myśl z tego artykułu, taka dla mnie była dziwna, że perfekcjoniści zwykle odprężają się, kiedy zaczyna działać prawo malejącej skuteczności powtarzanych wysiłków. I nie zrozumiałem tego zdania. Dopiero jakby później tak, no że po prostu, kiedy sobie zdamy sprawę, że jeżeli dalej będziemy robić to samo, a żadnych takich specjalnych wyników z tego nie ma, no to może przyjść wreszcie taki spokój, że no może już darujmy sobie dalej to robienie tego samego w nieskończoność, jeżeli już to mało co przynosi. Może trzeba właśnie zmienić uwagę, przekierować na coś innego. I tu perfekcjonizm jest czasem niszczący też dla rozwoju, bo chce się wszystko doskonale zrobić, ale tam już czasami nie da się po prostu za dużo poprawić i wtedy lepiej byłoby zejść już z tej drogi, robić coś innego. Kolejna myśl. Można zaniechać wielu czynności życiowych bez umniejszania naszej ogólnej efektywności. Czyli nie wszystko musimy robić. Niektóre rzeczy są taką modą, że trzeba tak robić. Nie zawsze wszystko trzeba tak robić, jak wszyscy robią. Też nie wszystko muszę zrobić ja. Jeżeli jest jakiś projekt, który wspólnie robi więcej osób, możemy właśnie pewne rzeczy rozdzielić. Może coś zrobić jedna osoba, coś zrobić ktoś inny. I to no, zdejmie ciężary z tego, kto robił więcej. A niektórzy szukają jakiejś możliwości, żeby wziąć w czymś udział. I tutaj jest dosyć dobre też pole do rozważań. Spędzaj mniej czasu na błahe, czyli takie nieistotne rzeczy, lub na jedynie pozornie pilne. Bo jak sobie coś planujemy, to bardzo często wyskakuje pełno zaraz rzeczy innych. I niektóre są pilne faktycznie, kiedy trzeba coś komuś pomóc, tak? W ważnej jakiejś sprawie, ale czasami to są takie
po prostu jakby przeszkody w biegu z przeszkodami. I nie zawsze trzeba je przeskakiwać. Czasami można jednak w tym biegu obejść je, bo nie wszystkie rzeczy, które gdzieś się pojawiają w ciągu dnia, to są rzeczy, które natychmiast ja muszę wziąć w swoje ręce i wykonać. Kolejne, pamiętaj, że ludzie są ważniejsi niż harmonogramy. A więc tu wracamy do tej historii tej siostry, której woda na głowę kapała, dziura w dachu. No i ten mąż tam pewnie ma jakiś harmonogram czytania Biblii i jeszcze musiał doczytać. A deszcz, no jak przestanie padać, to przestanie też jej kapać na głowę. Także tutaj widać, że inne powinny być nasze priorytety. I z drugiej strony czytamy: nie obawiaj się powiedzieć nie życzeniu wymagającemu twego czasu na zamierzenia, których nie możesz albo nie powinieneś wykonać. I to jest osobista nasza ocena, ale tak, mamy różne nasze relacje, tak? Niektóre są ważne, niektóre są mniej ważne. I to, że pojawia się jakiś problem, właśnie nie od razu znaczy, że musimy każdy taki problem rozwiązać. Trochę to jest skomplikowane, tak jak mówiłem, że każdego życia jest inne. Każdy musi sobie zastanawiać się nad swoim własnym wykonywaniem tego. Tu jeszcze możemy dodać do tego artykułu, bo to też z niego tam gdzieś dalej pochodzi, że traktowanie wtedy może telewizji, a teraz bardziej internetu pewnie, czy na przykład Facebooka, jako naszego, tu brat, autor tego artykułu stwierdził, pasterza. No więc faktycznie tam możemy znaleźć te nowości, te informacje i też nawet dzielić się i nawet Słowem Bożym różne rzeczy robić, ale też możemy tam właśnie zapomnieć o tym, co mieliśmy robić, o czym mieliśmy myśleć. Bo tam już mamy gotowy zestaw rzeczy i kierunek, w którym teraz mamy myśleć. I, no, samorzutnie te serwisy typu Facebook, one narzucają nam się w rolę tego pasterza naszego życia. A więc może tyle o odkupowaniu czasu, bo teraz jeszcze chcemy temat jedzenia i picia omówić. Kiedy na ten temat jest ogólnie kontrowersyjny dla wielu, bo on jest taki. No każdy ma swoje diety różne, ulubione, sposoby żywienia. Także ja, żeby to ominąć, to na spotkaniu we Wrocławiu, jak taki skrót tego wykładu mówiłem, to tylko powiedziałem, żeby jeść w dobrym nastroju, bez gniewu i bez nienawiści w sercu. I myślę, że te trzy rzeczy już są dosyć istotne, tak? Bez gniewu, w dobrym nastroju, bez nienawiści w sercu. Czy jest to myśl biblijna, czy tylko taka moja? No, raz, że jest to myśl taka wynikająca z badań naukowych, że wtedy to trawienie lepiej przebiega, kiedy jesteśmy spokojni, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, w dobrym duchu. Ale jak czytamy w Księdze Przysłów, przypowieści Salomona, 15 rozdział, werset 17, Przypowieści 15-17, to też coś tutaj znajdziemy. Czytamy: lepsza jest potrawa z jarzyn, gdzie miłość, niż tuczny wół, gdzie panuje nienawiść. I to nie jest nawoływanie do wegetarianizmu, tylko tutaj raczej sugeruje autor Księgi Przysłów, że ten właśnie duch, który panuje wśród spożywających, jest bardzo istotny. Że lepiej mniej i nie tak wspaniałe pokarmy, ale w dobrym duchu. I brat Johnson tłumaczy te słowa jako już ucztę prawdy. Kiedy się zbieramy w zborze i mówi tam brat Johnson w swoim komentarzu: lepiej jest przyjąć trochę prawdy z miłością ku wszystkim uczestnikom, czyli tej uczty, tego badania, tego zebrania, niż przyjmować bardzo wiele nauk z sercem nienawistnym. Także jest to niebezpieczeństwo nawet, że można przyjmować wiele nauk, a mieć nadal serce nienawistne. Ale ja wierzę tak osobiście, że też te słowa już w sferze ziemskiego pokarmu mają swoje znaczenie. Jak to ktoś też ujął,
Pieczone ziemniaki w dobrym towarzystwie smakują lepiej niż wykwintna kolacja, kiedy nie możemy być sobą. Kiedy musimy uważać na każde słowo, bo może być użyte przeciwko nam i tak dalej. Czyli można być w cudownym takim, no, swoje podniebienie tam, nasze podniebienie by znalazło tam najlepsze przysmaki, ale czujemy się źle, bo to nie jest to towarzystwo, nie jest to ten duch. Co do zasad żywieniowych, to Słowo Boże mówi, pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 12. 1 Koryntian 6:12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam niczemu zniewolić. I to się wydaje ważne, bo jeśli będziemy po prostu jeść i pić coś, co jest niezdrowe, szkodliwe, to nie jest sam w sobie od razu grzech taki poważny, tylko to przynosi po prostu konsekwencje. Lepiej jest przyjmować to, co jest pożyteczne. Są takie pokarmy czy takie napoje, które szczególnie uzależniają, i dobry przykład to są słodycze. Ja na przykład mam z tym problem i myślę, że nieraz nadużywam i niestety, to można mówić z uśmiechem, ale efekty mogą być niemiłe, bo to może prowadzić do na przykład chorób różnego rodzaju. I czasami się powołują bracia na taki werset, który może nie do końca dobrze rozumieją. Jest pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, wersety 4 i 5. Pierwszy do Tymoteusza, rozdział 4, wersety 4 i 5. Czytamy: wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego do jedzenia, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone to bowiem zostaje przez Słowo Boże i przez modlitwę. I ten fragment, no, niektórzy nadużywają w taki sposób, że wszystko można jeść, stawiamy na stół wszystko, cokolwiek tam zdrowe, niezdrowe, uświęci się przez modlitwę. Poprosimy kogoś, pomodli się, będzie dobrze. I brat Jolly tak nie uważał. Brat Jolly w teraźniejszej prawdzie numer 240, strona 74, pisze tak: pokarmy, które nie zostały stworzone dla jego ludu do przyjmowania z dziękowaniem i które nie są poświęcone przez Słowo Boże, ale które raczej są określane przez Boga jako nieczyste, nie nadają się do żołądku ludzkiego. Nawet te pokarmy, które są uznane przez Boga, powinny wpierw być poświęcone przez modlitwę. I nie tylko przez modlitwę, ale dodaje i przez właściwe przygotowanie. Więc nie ma tu żadnego nakazu albo zakazu dla chrześcijan. Bo w zakonie mojżeszowym był zakaz spożywania na przykład wieprzowiny. Zakaz. Jedyne, co zostaje dla chrześcijanina, to jest sprawa konsekwencji. Czyli te konsekwencje pozostają. Jeśli jem niezdrowo, to sobie szkodzę. I tutaj, jeżeli ja jestem przekonany, że coś z jedzenia i picia nie jest dobre dla mnie, a i tak się na to decyduję, no to nie mogę liczyć na taką specjalną opiekę Bożą, że nie wiem, przed otyłością, przed jakby, czy nawet prosić o jakieś takie specjalne posilenie fizyczne, skoro ja sam sobie wybieram niezdrową dietę. No to jest sprzeczne. I tutaj w tym obszarze też można umieścić alkohol, papierosy, ale właśnie też, tak jak mówiłem, ten cukier czy słodycze. Jest taki przedruk 1848 brata Russella, on po angielsku jest dostępny, ale dotyczy tego tematu i mamy tłumaczenie brata Urbana, akurat tej odpowiedzi. Młody brat, od niedawna zainteresowany prawdą, pyta: czy uważasz, że właściwą rzeczą jest, by święci używali tytoniu? I tutaj brat Russell na to odpowiada: tytoń nie jest z nazwy potępiony w Biblii. Czyli nie ma tak wprost powiedziane, że nie możesz tego używać. Chociaż uczy ona wyraźnie o zasadzie odrzucania każdej plugawiącej, obrzydliwej rzeczy. Tak więc każdy chrześcijanin ma prawo wydawać na tytoń tyle pieniędzy oraz rzuć i palić go,
na ile szczerze wierzy, że to przyniesie mu dobro fizyczne i duchowe. Myślę, że bardzo dobra odpowiedź, że jeżeli wierzysz, że to ci pomaga, robi ci coś dobrego fizycznie, duchowo, to używaj. I zacytowany jest werset: czy jecie, czy pijecie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Mówiąc za siebie, tutaj autor artykułu, a wierzę, że jest to przekonanie wszystkich wiernych chrześcijan, którzy w jakimkolwiek stopniu wprowadzili w czyn słowa apostoła, powiedziałbym, że nie widzę, jak używanie tytoniu w jakiejkolwiek formie może być dla chwały Boga czy dla osobistego dobra chrześcijanina. Nie możemy wyobrazić sobie naszego Pana cuchnącego oparami tytoniu czy wkładającego do ust czegokolwiek nieczystego. Taka jest odpowiedź. Nie nakaz, nie zakaz. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 24. Ewangelia według Łukasza, rozdział 21, werset 24. Czytamy: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe, czyli takie właśnie ciężkie, obciążone, wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka. I tutaj wskazówka jest taka: umiarkowanie we wszystkim, czyli tak zapanować nad sobą, jeśli chodzi o to jedzenie, picie, ubiór, przyjemności, ale nawet o troski, że nie troszczcie się ponad miarę. O takie zmartwienia też muszą mieć swoją miarę. Jeśli ktoś tak mówił, jeśli musisz się martwić, to wyznacz sobie godzinę w ciągu dnia. W tej godzinie będę się martwić, a nie rób tego non-stop, nie rób tego cały czas. W takim świecie żyjemy, który promuje takie wszystko, co niezdrowe i co uzależniające. No, nawet już pomijając takie typowo nałogi, to w sklepach ciągle są promocje cukierki, czekolady, ciastka, chipsy, orzeszki, napoje gazowane, cola i jakieś, później idziemy fast foody, czujemy, że ten zapach tego oleju niezdrowego się unosi. No i muszę powiedzieć, że zazdroszczę tym wszystkim, którzy tego nie lubią, tego zapachu. To zazdroszczę, bo ja na przykład lubię to, mi to smakuje, a jednak wiem, że to jest niezdrowe. Brat Johnny był pytany, czego szczególnie unikać w diecie, a w tej dziedzinie był takim znawcą prawdziwym i sam też przeżył 93 lata, także coś mógł też może powiedzieć. Mówi: unikajcie trzech, zawsze na to pytanie odpowiadał, że unikajcie trzech białych braci. I tu wskazywał: biały cukier, biała sól i biała mąka. To były jego takie zasady. Jeszcze trzy miał dodatkowe rady. I znowu, nie nakazy, tak? Trzy rady: odrzuć wieprzowinę dla zdrowia, a nie z powodu zakonu. Tak on to podkreślał. Jedz dużo owoców i nie rozgotowuj pokarmów. Takie były jego rady. Jeśli by ktoś chciał sobie o tym poczytać, to Teraźniejsza Prawda 230 stron od strony 7, 230 od strony 7 i 240 od strony 70. No i ostatni obszar życia na dzisiaj to jest jedyny motyw. To się wiąże z poprzednimi tymi dwoma. Ten Richard Baxter napisał: cokolwiek czynisz w towarzystwie albo w samotności, czyń wszystko dla chwały Boga, w przeciwnym razie Bóg tego nie przyjmie. I tu zacytował werset z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10, werset 31, już też był chyba czytany. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. A drugi list do Koryntian, rozdział 10, werset 5, drugi do Koryntian 10, 5, mówi apostoł Paweł: obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I wszelka myśl, no to dotyczy każdej rzeczy tak naprawdę, każdej innej dziedziny życia, bo zawsze zaczyna się od myśli wszystko, od myśli i potem do działania. I pytanie, czy Pan chciałby, abym o tym myślał, abym to mówił, abym to czynił? Czy to wyjdzie Jemu na chwałę? Czy mój taki jedyny motyw to jest to,
że to, co chcę robić, to czy popycha mnie do tego, no właśnie, uwielbienie dla Boga? Czy jest moją myślą to, czy sprawi to radość dla Pana? Jeden z takich najwspanialszych przykładów chrześcijaństwa w XX wieku, dla mnie tak osobiście, to jest brat Prower, Józef Prower. Mamy dwa świadectwa o nim na stronie, na badaczebiblii.pl. I on kiedyś napisał tak: mam tylko jedno życie, które nawracając się oddałem w całości Panu Jezusowi Chrystusowi, aby Mu służyć i żyć dla Jego chwały. Dlatego nie mogę teraz oddawać go na służbę lub odsprzedawać dla pieniędzy i własnej chwały. I to jest taki poziom poświęcenia, który jest no, czasami bardzo trudny dla nas do uchwycenia. Chociaż to jest takie poważne podejście do słów z listu do Rzymian, 12 rozdział, werset 1, że odtąd wszystko, kim jesteśmy, co posiadamy, oddajemy w ręce Boga. I tak, bo my to uznajemy też jako należące do Boga. I wtedy wiadomo, że Bóg nie potrzebuje tego wszystkiego, co ja mam. Bóg nie potrzebuje ani mnie, ani mojego telefonu, portfela, niczego, co ja posiadam, tak? Bóg to wszystko z powrotem daje mi w moje ręce, tylko z tą myślą, żebyś ty teraz, człowieku, był zarządcą tego, był takim szafarzem, który będzie się zastanawiał, jak używać rzeczy, których powierzył mi mój Pan. I wtedy te działania, które podejmuję, będą motywowane takim właśnie pytaniem: czy Bóg byłby zadowolony z tego, jak ja tego użyję zaraz? Czy Jezus na moim miejscu też by to chciał zrobić? Czy ja bym to chciał zrobić, jakby On siedział obok mnie? To są takie pytania. I te pytania nie będą miały jednego efektu. Każdy z nas inaczej może rozumieć, zgodnie ze swoim obrazem Pana Jezusa. Pan Jezus dla każdego z nas jest trochę inny, w tym sensie, że inaczej rozumiemy na razie Pismo Święte, inaczej rozumiemy Bożą wolę dla nas, tego Ducha Świętego, którego obserwujemy w braciach, którego chcemy mieć w sobie, i będziemy podejmować inne decyzje. Ale będziemy się starać. Jeżeli mamy tego ducha, to będziemy się starać. Więc to staranie się nie znaczy, żeby też siebie właśnie katować, albo siebie samobiczować, bo powinniśmy się starać o co? O to właśnie, żeby mieć dobry sen, żeby mieć dobre jedzenie, właściwy ubiór, dobre, potrzebne nam rozrywki, żeby dobrze zarządzać tym czasem, który Bóg nam powierzył. I to dobrze zarządzać nie znaczy, że właśnie nic nie dbać o siebie. Musimy zadbać we właściwy sposób. Po prostu chodzi o nasze myślenie, że odpoczywamy, odżywiamy się, działamy po to, by służyć Panu, a nie tylko myśląc o naszym takim lenistwie, naszym apetycie i wszystkim tym, co przyziemne. I myślę, że takie myślenie no, będzie z czasem nam pomagało coraz głębiej nad sobą panować. Takie pytania, dlaczego chcę spędzić czas robiąc to czy coś innego? Jaki mam cel w kupowaniu takiej czy innej rzeczy? I czy takie pytanie właśnie, czy Pan ma miejsce w tych moich decyzjach? Tutaj właściwie dochodzimy do końca. Może jeszcze pewien wiersz chciałbym przeczytać, który powinien się okazać trochę pomocny, bo poruszenie tych tematów i dzisiaj, i w tych wcześniejszych częściach nie znaczy tutaj absolutnie, że mi też wszystko dobrze pod tym względem idzie, bym powiedział wręcz przeciwnie. Bardzo daleko jest mi do takiej właśnie tej doskonałości. Jeśli podobnie czujecie tutaj czasami, słuchając takich różnych wskazówek, no to może ten wiersz nam nieco pomoże, bo no myślę, że mamy przede wszystkim wierzyć w naszego Pana Jezusa Chrystusa i starać się o te rzeczy.
Tak naprawdę się starać, bo to każdy z nas osobiście jest w stanie siebie ocenić. Czy ja się staram? I ten wiersz na zakończenie nosi tytuł Jestem chrześcijaninem. Nie wiem, czy dam radę go przeczytać. Kiedy mówię, że jestem chrześcijaninem, nie krzyczę, że moje życie jest czyste. Szepczę, że kiedyś byłem zagubiony, ale teraz zostałem odnaleziony i przebaczono mi. Kiedy mówię, jestem chrześcijaninem, nie mówię o tym z dumą. Wyznaję, że potykam się i potrzebuję Chrystusa za przewodnika. Kiedy mówię, że jestem chrześcijaninem, nie próbuję być silny. Wyznaję, że jestem słaby i potrzebuję Jego siły, żeby iść dalej. Kiedy mówię, że jestem chrześcijaninem, nie przechwalam się sukcesem. Przyznaję, że poniosłem porażkę i potrzebuję Boga, aby posprzątał mój bałagan. Kiedy mówię, że jestem chrześcijaninem, nie twierdzę, że jestem doskonały. Moje wady można łatwo zauważyć, ale Bóg wierzy, że jestem tego wart. Kiedy mówię, że jestem chrześcijaninem, wciąż czuję ukłucie bólu. Mam chwilę w smutku, więc wzywam Jego imienia. Kiedy mówię, że jestem chrześcijaninem, nie jestem bardziej święty niż Ty. Jestem tylko zwykłym grzesznikiem, który nie wiem czemu otrzymał Bożą łaskę. I w takim duchu chciałbym zakończyć dzisiejszą część i życzyć wszystkim błogosławieństwa Bożego z tych rozważań.